I manyczku, czy si czołem, Czeski z tej strony i witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka, gdzie w końcu będziemy robić włamanie do apartamentu Yorinobu Arasaki. No ja to jeszcze tutaj nie sprawdzałem, co my tu mamy. Muszę tu przejrzeć w lustrze, dobra, nieważne. Jacek, czekaj, poczekaj, Jackie, poczekaj, bo ja ty mi uciekasz tutaj. Lecimy z Jackiem, ale czekaj, on też ze mną idzie do tego apartamentu, czy on... I co, dobrze gdzieś... idzie? Dobrze. Ty naprawdę jesteś optymistą. A ty naprawdę niepotrzebnie marudzisz. Teraz będzie z górki. No i to się wie. On naprawdę z nami idzie? Dobra, wiemy. Chodź, Jacek. Na co tak cicho? Opowiem wam kawał. Dobra. Teraz? Serio? No dobra. Co mówią cyberświnie? Siedzimy w kinie. Chrom, chrom. Ja pierdolę. Mój kawał lepszy był. No. Nieźle jest być synem cesarza. Inteligentny. Lepiej niż synem Raula Wellsa. Skupcie się! Safe! Tylko szybko! Coś się stało? Relik? Młody Arasaka gdzieś mi zniknął. Czarodziej, czy co? Jest w jakiejś martwej strefie. Zaraz go znajdę. Łączyć. A wy róbcie, co trzeba. Czekaj. Eurodolce, pierw. A, i tu był ten pistolet też. Patrz, Yorinobu zostawił nam prezent. Niewiele, ale musi wystarczyć. Coś jeszcze. Tutaj nie byłem. Ja tutaj jeszcze pozbieram co nieco. Czekaj. Taki. Nie śpieszmy się. Ora Levi! Co? Jakiemu ty mówisz? No mamy coś tutaj jeszcze. O, właśnie. No cicho! Nie drzyj tam. Ej, czy to jest? O! Wi, patrz! Iguana! Jak z obrazka. Faktycznie. Myślisz, że to ta sama? Nie. Właśnie to nie jest. Nasza miała bardziej powalowane podgardle. A. Właśnie, bo to się zastanawiam, czy to nie jest ta sama, którą żeśmy ukradli tam na samym początku. Gry. Tutaj, jest pod podłogą. Rozejrzyjcie się za jakimś przełącznikiem. Przełącznikiem? O, dobra, jest. Dobra, no to idziemy przełączyć. A ja to mogę wcześniej już ten przełącznik chyba. Zadziałało. Wysuwa się, chodź no tutaj. No i elegancko. Dobra, kradniemy to, Jacek. Co dalej? Podpinaj osobiste i otwieramy. Robi się. Twoja kolejka. Daj mi chwilę. Pakowanie. O-o. Ktoś tu do nas leci. Bak. Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. 200 osób. Nie podoba mi się to. O-o. Długo jeszcze? Yorinobu wraca do apartamentu. Pieprzyć go. Otwórz safe. Już prawie... Ach, poszło. Wreszcie. Radniemy. Ja się tym zajmę. Relik cały? Integralność biochipu 100%, więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Czekaj, daj mi zeskanować. Kurwa, za późno. Yorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? No spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie, do środka. W dużym filarze. Kurde, ty mi nie dasz tego zeskanować. Ja pierdzielę. A, już zeskanowałem. Dobra. Dobrze. Jesteś w środku? To nie rozwiązuje problemu.
My jesteśmy kurwa, za ten wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. O-o. Niemożliwe. Czy to Adam Smasher? Jego ochroniarz? Gorzej. To legenda Night City. Jedna z tych mrocznych. Co robimy? Czekamy. Przelecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Mac. Kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe. Saburo Arasaka? Cesarz? Jeszcze jedna legenda. Ciszej. Ta loża chyba nie jest dźwiękoszczelna. Kubi o tsukomanai de kure tte yutta daro. Kurwa. Cicho. Hazushite kure. Arasaka-sama. Mada body check ga owatte imasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o kaishu shimashou ka. Watashi ga yaru. Itte kure. Mhm. Ojczulek. Przyleciał od blisko. Syrka? Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł. Ale tego nie zrobił, siedź cicho. Saburo Arasaka? O czym nie wierzę? Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。頼信。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を合わせ、立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして、心を痛めずに済んだのだからな。これで、もう誰のことも許す必要はない。O kurwa. Tak jak mówisz, Jacek. Ale że własnego ojca? To już po nas. Chciałem wprowadzić kod czerwony dla całego hotelu. Mogę spytać o powód? Saburo Arasaka został zamordowany. Wprowadzam kod czerwony. Gdzież to zrobiłeś, chłopie? Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony.
Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Nando sawagi desu. Tareka ga. Tareka ga chichi ni doku omotta. Doku o. Souda. Yorinobu-san, shikashi. Takemura, omae no shigoto wa nanda? Nan no hanashi desu. Tanjun na shitsumon da. Otaero. Arasaka-ke no kachou o mamoru koto desu. Kongo wa motto shikkari sekinin o hatasu you nozonde iru zo. O yurushi kudasai. Arasaka-sama. Keshite shitsubou wa sasemasen. Co? Nie sprawdził tak? Co tam się odpierdala? Yorinobu. On właśnie zabił Saburo Arasakę. Co? Własnego ojca. Czy wiecie, co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony. Jesteśmy ujebani, słyszycie? Bak! Musisz nas stąd wyciągnąć. Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili! Kurwa! Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko! Saburo, kurwa, mać! Arasaka martwy! Saburo martwy. Nie wierzę. Alright. Można rzucać tym nożem. Dobra, to mi się podoba. Mamy też pistolet. Dobra, co, jak teraz tutaj? Już otwieram. Jestem drabina. Nie. O kurwa. Nie teraz! Wykryli mnie! Bak? Do kurwy nędzy! Straciliśmy ją. Kurwa. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Musimy. Kurwa, jak wysoko. Mierda! Uważaj, nie ruszaj się, zanim nie przelecą. Jeśli wpadli do Saburo, to trochę za późno. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Dobra, idziemy. O-o! Gada madre! Security, protokół, jachma, jurysza! Pierdalamy! Żyjemy w ogóle? Trochę upadliśmy. I to dosłownie. O cholera. Blisko było. Relik! Mierda. Nie jest dobrze. Co z biochipem? Nie wiem. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu 94% i ciągle spada. Mierda! Dzwoń do Parker. Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Dzwoń! Cześć, Ewelina. Właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu. Jackie. 86%! 86% i leci w dół! Cholera. Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób. Któryś z was musi wpiąć relik do złącza neuralnego. To nie brzmi bezpiecznie. Im dłużej będziecie z tym zwlekać, tym większe ryzyko. Skoro trzeba... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie? I jak? Żeby jakiegoś wirusa znowu nie... Znaczy, ja wtedy nie wiem. Dostałem wirusa. Chyba nic się nie zmieniło. Po waszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym.
Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. O, dobra, ale tak gdzie jest moja pałka? Komponenty, krótkofalówka. Spadajmy stąd. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Czysto. Proszę nie opuszczać. Mierda. Przyczaj się. Tutaj też. Oddziały specjalne. Zadanie się. Zajmują cały budynek piętro po piętrze. Jaderko. Nie widzę. Chodź, idziemy, Jacek. Po cichu. No, że może jak będę rzucał, to będzie tak po cichu, nie? Wydaje mi się, że to jest taka cicha zabijaka. Mam jakiś alkohol? Karafka kryształowa, proszę bardzo. Uważaj, wykryją nas! Zmienienie interfejsu, cyk. Silencio. Pojedę do każdego. Odczekaj i... Drony wykryły coś na wysokości penthouse'u i otworzyły ogień. Yorinobu Arasaka ewakuowany z terenu hotelu, powtarzam. Yorinobu Arasaka ewakuowany... Co tam się dzieje? Nie wygląda to dobrze. Dobra. Łowca głów. Tłumik przyda się. Tłumik? Powoli. Na zewnątrz pewnie obstawione. Okej. Okay. Czekaj. Tłumik. To ja mogę coś z tłumikiem? A, mogę założyć tutaj tłumik. Okej, na pistolet. A tutaj mogę jeszcze tą broń też z tłumikiem? Też mogę z tłumikiem. Ui, dobra. Dobra. To jest jakiś pistolet maszynowy, PM. A tu jest jeszcze też amunicja. Cyk. Tu też jeszcze mamy coś. Ale nie mogę się podłączyć, bo mam za słabe skille. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuścić. Czekaj. A to jest to samo. W swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Dobra. Przejęcie, ujawnienie, wyłącz. Tędy. Sprawdzili. Tak, czysto. Nic podejrzanego? Drzwi balkonowe wyglądały na... Jesteśmy w widoku. Sprawdźcie jeszcze raz. Nożykiem to fajnie się rzuca. Dobra, chodź, Jacek. Gadamy się. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do obsługi. Dobrze. Ujawnienie interfejsu. Właśnie, czy to mi to coś da? O.
A, tych interfejsów. Jacek, na razie nam idzie dobrze. Z jakichś ziomeczków. Na to, żeby ich... Eculo. Chodź, pomóż mi. Pałkę mamy w końcu tutaj, proszę bardzo. Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę wyjść swoich pokoi. Dobrze. Nie będziesz mi tu. Jeszcze tylko trochę. Mam tu jakieś kamery? Dobra. Łatwo. Na razie idzie. Na razie idzie łatwo. Mamy też jednoręczną pałkę i dwuręczną pałkę. Tak na sekundę. Przebicie pancerza. Też jest to. Tak na sekundę. Liczba trafień na trafi. Liczba obrażeń. Kurczę, ta jest lepsza, tylko ona trochę. Na sekundę. No dobra, weźmy sobie pałeczkę. W razie co? Złotą pałę. Łe, dobra, taką pałę tu. Możemy. Dobra, ale na razie spróbujmy po cichu. Wyrzuć broń, podnieś ręce do góry i wyłaź! O, o. On do mnie mówił? Szybko chowaj się. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Masz się poddać! W tej chwili! Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Co jest do cholery? Zauważyli nas! Dobra, pałeczkę. Kurwa, prawie mnie trafi. Dawaj, spałec teraz. Idziemy na pełną. Poddaj się! Ciu! Poszkodowani w boju! Jestem wiene, jestem aki! Jest ranny! Pusty magazynek! Dobra. Mam cię, kurde. Dawaj. Idziemy na pełne i nie będziemy tu się skradać. Celuj i wal! Oddaj się do cholery! I to ja rozumiem! Dobra, mam cię! Leży! Stań w pozycji tego żołnierza! Dobra, leczonko. Gdzie jest ten drugi? Strzelajcie! Dobra. Ten jest ranny! Dobra, masz tu kur... Cyk! Nie łapcie! Cyk! Cyk! Tak, gdzie kontakt? Jest reszta? A dobra. Ujawnienie interfejsów. Cyk. Dobra, zepsuta kamerka. Z nimi! Sto
Tutaj mam dalej. Naboje, po co mi naboje, panie kochany? My tutaj. Ktoś mi tutaj grozi? O, tutaj jest. Ty! Ja nie mam granatów, właśnie. Krzyk z łokieta! Krzyk z łokieta! Dobra. Ho, ho, ho! Jestem znany, łokieto! Myślę, że mam punkty jakieś jeszcze. Dobra. Co my tam mamy? Tutaj mamy jakieś pewnie... Karta wstępu dla personelu, proszę bardzo. Okej. Okay. Bierzemy wszystkie śmieci, później sprzedamy. Dobra. Chodź, Jacek. Coś jeszcze. Myślę, ten X to znaczy, że coś do pozbierania chyba mam jeszcze, nie? O, euro, dolary. Proszę bardzo. Bierzemy. Wiecie, muszę zbierać, żeby oddać temu Wiktorowi wszystko, nie? Kaskę. Zablokowana. Może druga. Jak zablokowana? A! No po co tutaj szedłem? Tam oszukany. Dobra. Chodź, Jacek. Z łokieta. Dobra, chodź. Cyk. Jesteś radny. Co jest? Saburo Arasaka. 150 lat. I jebany akurat dzisiaj. Taki kurwa numer. Ciebie to bawi? Bawi. Możesz mieć rozwaloną wątrobę. O, to już mniej. Dobra, lubię Jacka. Ale wyluzuj. Wyjdziemy z tego. No, mam nadzieję. Bo co, bo ty tak mówisz? Nie wyżywaj się na mnie. Przecież widzę, jak jest. Dobra, dawaj. Łokieto zaraz uruchomimy i będzie dobrze. Dalej idzie, czy nie idzie? Dobra, idzie. Chyba już jest, muzyka się zmienia. Zaraz będzie zadyma pewnie. To co, Jacek? Skakujemy z łokietem. Dobra. Dawaj. No chodźcie tu! Ale pierw kawu się wezmę. Wyłącz. O pierdolę. O! Kurwa syny! Ja nie mam granatu. Cyk! Trafiłem cel! Cyk! Z głową! Dobra. Dostał! Dobrze. Strzelaj mi! Krzyk! Przejechany. Dobra. O-o! Cyk! Masz tu. Cyk! Uhu! Poniszczony. Dobra. A tu jeszcze jest jakaś... Czekaj, kamerka. To wyłączmy ją. Cyk, żeby nas nie widzieli. Jak kradniemy. Bo wiecie, za dymę możemy robić. Ale kradzież to już jest przestępstwo. O! A skąd ja mam zdać kod?
No to ja mam stać kotku tutaj, proszę pana. Można któryś z tych drzazg by było, ale kurczę, nie wiem, czy mi się chce aż tak szukać. Wydać te drzazgi wszystkie, nie? Dobra, pozbierajmy tylko jakieś tutaj jeszcze. Mogę, czy nie mogę? Wy ostrożnie. Chyba się zbugowało. A? Już nie mają. Chodź, Piaculo. Idziemy. To jest ten główny hol teraz tutaj. Tu my już wychodzimy tak naprawdę stąd. Czekali na nas. Jak czekali? Tu coś jest? Teraz to windy. Ruszaj się. Gdzie ta zasrana winda? Chodź. Będę z Jackiem jest teraz gorzej, nie? Jackie, trzymaj się. Już jesteśmy prawie na tym parkingu. Trochę przeciekam. Halo, gdzie jesteś? No chodź. Natychmiastowe wejście do pojazdu. Szybko! Dobra, siadaj. Wychowanie gadżetów bojowych. Umieść granat w odpowiednim miejscu panelu, aby skorzystać w trakcie walki. Zabieraj nas stąd! Teraz mi to o tym mówi? Nieźle. Dziękuję za opinię. Z wozem wszystko okej? Okay? Jak najbardziej. Niestety, jesteśmy ścigani. Ja pierdolę! Proszę zachować spokój. Spokój! Droga przejazdu została zablokowana. O kurwa! Zajmę się tym! O! Nie odpuszczają! Ale to nie, czekaj. To ja nie chcę tego pistoletu, ja bym sobie tutaj jakiś karabin wtedy. Albo nawet strzelbę. Pistolet maszynowy. Karabin szturmowy, o. Możesz teraz tego... Aha, to ja mogę tylko pistoletem? Jest jeden. Dobra, drugi poszedł. Drugi interceptor został wyeliminowany. Dobra. Chłopca gu... udało się. Niezła robota. Del. Jackie, jesteś blady jak trup. Ale się udało. Mówiłem. Skan medyczny wskazuje, że pasażer Wells jest w stanie krytycznym. No to się pośpiesz! Robię, co mogę. Musisz wytrzymać, Jackie. Dasz radę? Pewnie. Sugeruję podtrzymać przytomność pana Wellsa. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz się z Misty, z matką. Jackie, nie zamykaj oczu! Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. Ten biochip przypilnaj go dla mnie.
Ktoś ten? Pasażer Wells nie żyje. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Co? Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieźć? Pierdziele. Po prostu... daj mi chwilę. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Czekaj, tu na mnie zawieźć do kliniki. Kurczę, do rodziny. Zawieź go do rodziny. Najbliższą żyjącą krewną jest Guadalupe Alejandra Wells, właścicielka baru El Coyote Coho. Tam dostarczę ciało. Pan Deshawn oczekuje w pokoju 204. Ale kurde, no Jacek, Jackie. Ja już go zdążyłem trochę polubić. Kurde, nie wierzę. Dobra, idźmy do tego Deshawna, powiedzieć mu, że jest mędą. Przez niego Jacek umarł. Przedaj, właśnie. Szturmowy. Tu lekki karabin maszynowy. To sobie zostawimy, bo my mamy do tego perki. To sprzedamy. Ikoniczne zostawimy. To. Strzelbę sobie zostawimy jedną. Tyle. Czekajcie, bo jeszcze więcej mogę sprzedać rzeczy, nie? Tutaj. Pałka dwuręczna. Nóż. A gdzie są jakieś... rupiecie, nie? To bym... sprzedaj rupiecie, o. Tak. Dobra. Idziemy. Cyk. Gdzie jest ta menda? Deshawn. Już mam kasę, żeby ten oddać. Robi. Poza tym Deshawn mi zapłaci jeszcze, nie? Czekajcie, ja tutaj. Wolne. Można tu wejść w takim razie jak wolne? Tu coś jest. Bierać. To ja. Czeka na ciebie. WNS. N54. Nawet podziemne stacje. To gówno jest wszędzie. Gdzie Wells? W samochodzie? Wracamy do gości. Jak ci się kurwa wydaje? Nie tym tonem. Wykrwawił się na tylnym siedzeniu. Przykro mi to słyszeć. Relik? Mam go przy sobie. I tego się obawiałem. Co? Saburo Arasaka martwy? Wiecie, w co wy mnie wpierdoliliście? Zabiliście jebanego cesarza! Cesarza, kurwa! Teraz każdy, kto chociaż się zbliżył do tego gówna, ma na sobie wyrok śmierci! Musimy się zwijać. To na pewno. Dzwoń do Evelyn. Domykamy interes, zgarniamy kasy i znikamy z radaru. Okej, spokój. Myślmy zadaniowo. Parker, pieniądze i wyjeżdżamy z Night City. Ale najpierw to na twojej twarzy. To krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. Idź do łazienki. Dobrze.
Ale brzyda. Rozbij lustro? Nie, no umyj twarz po prostu. Ale w garniaku cały czas jeszcze łazimy, nie? Nie będziemy rozbijać lustra, to szkoda lustra, nie? No dobrze. O! Panowie, chwila, moment. Dogadajmy się. Nie mogę ryzykować. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Co ty robisz? Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. Nie. Co mi zrobił? On strzelił do mnie. To dopiero początek chyba. Klub The Hammer, 20 sierpnia 2023 roku, czyli dosyć niedawno od naszej daty. Dobra, ale to sobie już będziemy iść tutaj, przechodzić dalej w kolejnym odcinku. Co tu się stało w ogóle? I dlaczego my jesteśmy teraz w 2023, czyli o wiele wcześniej. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!